Upalny dzień, który przyniesie Państwu zaproszenie klubu obywatelskiego na kolejne spotkanie w Tarnowskich Górach. Ostatnich kilka spotkań były rozmowy o sprawach ogólnych, o Ukrainie, o konserwatyzmie, o polityce szerszej. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nam bliższe, co lokalne, o metropolii górnośląskiej. Naszym gościem jest, użyłem tej nazwy skróconej, bo nie chcę używać tego potworka oficjalnego. Naszym gościem jest przewodniczący metropolii Kazimierz Karolczak, samorządowiec, polityk, lat 2013-2017 członek zarządu województwa śląskiego. No i pierwszy historyczny szef metropolii. To myślę, że jest fajna sprawa budowania tego, że to jest co będzie dalej funkcjonowało. Myślę, że jest to już tych kilka miesięcy, to jest moment, kiedy można porozmawiać o sukcesach, o aktualnych porażkach. Myślę, że ta nazwa jest porażką, ale mam nadzieję, że niech to pozostanie największą porażką rzeczywiście. A parę rzeczy fajnie już nie wiem, czy się mogę przyznawać, że jestem za głębia. Zapraszam do dyskusji. Prowadzi spotkanie w dość dobrych godzinach. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, metropolia funkcjonuje prawie rok. Zanim rozpoczęła funkcjonowanie, pojawiło się wiele zgrzytów, wielu przeciwników samej nazwy i samej metropolii. Wśród przeciwników metropolii m.in. Jaworzno, wśród przeciwników nazwy m.in. Sosnowiec. Czy po tym roku funkcjonowania udało się wypracować jakąś spójność wśród gmin, miast województwa śląskiego i jakieś wspólne cele działania? Dzień dobry Państwu. Pozwolą Państwo, że nie będę krawata zakładał, jak wszedłem i zobaczyłem Pana posła, mówię, że nie wypada, bo to o tej godzinie to już może trochę luźniej. A gdyby ktoś czuł się urażony, to mocniej przepraszam. Tutaj Pan wspomniał o tym, że metropolia już od roku działa i ta ginie, bo w lipcu zeszłego roku faktycznie rząd wydał to rozporządzenie, którego nie chciał wydać, kiedy Platforma Obywatelska przyjęła ustawę, która dawała możliwość budowy metropolii w wielu ośrodkach miejskich, tych, które liczą powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Ale już nie wydała rozporządzenia, zrobiła to rzutem na taśmę. No, pewnie można mieć o to pretensje, ta dyskusja metropolia się toczyła wiele lat. Przyszedł nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba mu oddać za to, że metropolia górnośląsko-zagłębiowską, tak się nazywa, już nazwę tej użyję, oficjalnie muszę, poprawił tą ustawę i wydał rozporządzenie. Poprawił, uważając, że taką metropolią, którą chciałby dać szansę, jest właśnie nasz obszar. Jest to konurbacja górnośląsko-zagłębiowska. Takie miejsce, gdzie naprawdę takie narzędzia jak metropolia, jest Związek Metropolitalny, by tak to ustawa dokładnie określa, jest bardzo potrzebne, ponieważ ma to w założeniu to narzędzie pomagać rozwiązywać te problemy, których nie da się rozwiązać na terenie jednej gminy. My podróżujemy między granicami swoich miast w bardzo wielu kierunkach, do pracy, na studia, na wypoczynek, czasami nawet kilkakrotnie w ciągu jednego dnia, w ogóle nie zwracając uwagi na to, w którym miejscu jesteśmy. Po prostu idziemy z tego celu podróży, ale bardzo często się okazuje, że to jest zupełnie inne miasto. A kiedy ustawa o samorządzie, ona wprost wskazuje, że mieszkańcy działają na rzecz swoich mieszkańców, ale w granicach danego miasta, no, wtedy na styku budowy tych usług dla mieszkańców, którzy poruszają się między granicami, no, jest to problem. Tak on powiedział wiele lat temu podstawie było Komunalnego Związku Komunikacyjnego GO, który przynajmniej jeden ten najtrudniejszy obszar związany z komunikacją miał ten problem rozwiązać. Z kolei w innych obszarach powstał Górnośląski Związek Metropolitalny, taki trochę protoplasta dzisiejszej metropolii. I patrząc na dotychczasowe funkcjonowanie KZK GOP-u, jak i wcześniejszego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, no, można mieć wiele uwag, wiele rzeczy, które można było zrobić, ale jeszcze więcej, których się nie dało zrobić. Z takich sukcesów poprzedniego GZM-u to tak rzecz biorąc za dzisiaj
jest na pewno doprowadzenie do tego, żeby to pojawiło się, bo to był ważny ośrodek w rozmowach, w dyskusji z rządem, ze środowiskami, ale takim wymiernym, który miałby próbować rozwiązywać nasze problemy, no to się okazało, że był jedynie wspólny grupowy zakup energii, dzięki temu miasta zaoszczędziły sporo milionów złotych i to jest taka rzecz wymierna. Ale tych problemów, które można byłoby rozwiązać, albo tych działań, które metropolia mogłaby rozwiązywać, mając taką ustawę wcześniej, jest znacznie więcej. Na początku na pewno były problemy. Pamiętamy te dyskusje o tym, jak powinien wyglądać zarząd, kto powinien kierować. Stanęło na tym, że jednak prezydenci, wójtowie i burmistrzowie praktycznie zostawili politykę w kącie, stwierdzili, że nie chcą polityki do tego mieszać, szczególnie tej wielkiej, krajowej, partyjnej i postanowili wbrew wskazaniom przedstawicieli partii różnych dokonać tego wyboru. Tak się złożyło, że ten wybór padł na mnie, ale ja mam takie wrażenie, że on bardziej wynikał z tego, że przynajmniej część prezydentów znała mnie z funkcjonowania w zarządzie województwa, a też miał już świadomość, że mimo to, że byłem kiedyś politykiem partyjnym, bo byłem członkiem SLD, z tego SLD jakiś czas temu, bo już lata w sumie, zrezygnowałem i tak naprawdę w zarządzie województwa byłem bezpartyjny. I miałem pewną wiedzę o zarządzaniu regionem, o tym, w jaki sposób współpracować z miastami, ponieważ to robiłem na tym poziomie samorządu województwa, a byłem bezpartyjny. Być może tam, jak to niektórzy mówią, z tymi plecami umazanymi na czerwono, ale z drugiej strony wychodziłem z założenia, że w momencie, kiedy już nie jestem członkiem partii, no staram się planować, pracować na rzecz wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego, jaką mocę polityczną reprezentują. I takie było założenie i to prezydentów wydaje się, że przekonało. Tak więc te pierwsze problemy związane z powołaniem metropolii i budową no, udało się rozwiązać, bo przy pierwszym głosowaniu była ta przerwa, a przy drugim już praktycznie większością głosów ten wybór się dokonał. Co do nazwy, no, to jednak był pewien kompromis i jeszcze tak trochę ja przynajmniej jako przewodniczący zarządu tematu nie zamykam. Ja uważam, że ta nazwa ma szansę na to, żeby była nazwą bardziej marketingową, bardziej taką, która da się przetłumaczyć na język angielski, taka, która bardziej by oddawała to, co chcemy tutaj robić, tą jedność i tą możliwość i budowała pozycję markę. Ale to też trochę trzeba na to czasu, być może trochę tej gorączki przedwyborczej, bo przed nami wybory powinno być mniej, ale uważam, że to jest do zrobienia. Były też dyskusje o siedzibie i o tym, gdzie powinniśmy funkcjonować, w jakim budynku, jak się powinniśmy nazywać. I poprosiłem prezydentów, burmistrzów, wójtów, żeby tą dyskusję przynajmniej na chwilę zawiesić, żeby mówiąc, my powinniśmy się skupić na realizacji tych celów, które zostały przed nami postawione, czyli przede wszystkim podnoszenie jakości życia mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia. Największym naszym problemem w miastach metropolii jest depopulacja. Nasi mieszkańcy wyprowadzają się stąd. Nasi studenci wolą studiować na innych uczelniach w Krakowie, Wrocławiu, w Poznaniu. A to są nasi najbardziej wartościowi i przyszłościowi obywatele. Jeżeli osoba, która ma oczekiwania sprecyzowane wobec swojej przyszłości, wie, że szuka takiego wykształcenia, którego nie może tutaj dostać i wyprowadza się do innych miast, no to są, tak naprawdę mówiąc, to jest nasz najbogatszy kapitał ludzki. To są osoby, które mogą być przeszłością regionu. Nie powinniśmy doprowadzać do tego, żeby one się wyprowadzały. Jak ktoś już na studiach się wyprowadza, to najczęściej się okazuje, że mu bardzo ciężko wrócić. Oczywiście są sytuacje, że się wraca. Sporo jest takich osób, ale bardzo dużo mądrych, wykształconych ludzi, kiedy już na 5 lat wyprowadzi się do innego miasta, poznaje ludzi, buduje jakieś relacje ludzkie, często swojego partnera poznaje w przyszłości, męża, to wtedy się nagle okazuje, że to, co mogło być bogactwem naszego regionu, bezpowrotnie tracimy, ponieważ nie mogliśmy udać tego, czego oczekiwał, a co udało się w innych miastach, w innych dużych metropoliach.
Tak więc gdybym miał powiedzieć, czym się powinna zajmować metropolia, no to oczywiście w ustawie są zapisane zadania, bo to jest planowanie przestrzeni, kształtowanie przestrzeni publicznej, zastanawianie się, w jaki sposób powinno się to miasto rozwijać. To planowanie przestrzenne powinno nam powiedzieć, jak wykorzystać naturalne potencjały wzrostu i rozwoju miast. Mówimy o promocji naszego potencjału, o tym, żebyśmy pokazywali, że Śląsk jest pięknym miejscem, w którym warto inwestować, warto uprawiać czynnie turystykę, rekreację. Nasze dziedzictwo industrialne to są świetne miejsca, które naprawdę no, pokazują bogactwo tej ziemi. Poza tym mamy problem do rozwiązania, kwestia jakości transportu, komunikacji publicznej. Musimy sobie powiedzieć, w którym kierunku powinno się miasta rozwijać. Czy to będą być miasta dla samochodów, czy powinniśmy poszerzać drogi, budować dodatkowe pasy, budować więcej parkingów, czy być może jednak pójść w drugą stronę, budować lepszą ofertę transportu publicznego, ale taka, która doprowadzi do tego, że ktoś się zastanowi, czy warto mu stać w korkach tym samochodzie i się przesiąść na autobus. Tego się nie da wymusić, bo to się nie da zapisać ustawą, że dzisiaj likwidujemy wszystkie parkingi, te trzypasmowe drogi zwężamy do jednego pasa, bo mieszkańcom trzeba dać ofertę taką, która jest realną. To przecież nie można kogoś, kto jeździ codziennie do pracy 20-30 km i nie jest w stanie dojechać w komfortowy sposób autobusem na czas, tylko musiałby podróżować godzinami, zmusić administracyjnie do tego, że mu się zlikwiduje parking przed biurem, albo tą drogą nie będzie mógł dojechać. Tak więc to jest pewne myślenie o zrównoważonym rozwoju miast i takim myśleniu, które no, nie będzie ani w jedną, ani w drugą stronę gdzieś na tyle przechylone, że będzie sprawiało problemy swoim mieszkańcom. Tak więc tych obszarów jest sporo, ale one wszystkie się sprowadzają do tego, w jaki sposób walczyć z depopulacją, w jaki sposób być konkurencyjnym wobec innych miast. W naszym świecie tak samo samorządy, nasze miasta są poddane konkurencji, jak wszystko inne. Każda firma ze sobą konkuruje, każdy człowiek, który już w szkole podstawowej, średniej czy wyższej, on już konkuruje ze swoim koleżanką, kolegą ze studiów, chce być pokazany, że jest lepszy. Tak samo jest z firmami, chcą mieć lepsze produkty, chcą więcej sprzedawać, tak samo jest z miastami. One konkurują jakością życia, ta, która przyciąga mieszkańców. I to jest bardzo prosty mechanizm. Im więcej mieszkańców w danym mieście chce mieszkać, tym więcej będzie płaciło podatki, tym więcej miasto będzie mogło się rozwijać lepiej. I to widać, że dzisiaj, tak prawdę mówiąc, takim ośrodkiem dużym metropolitalnym, do którego ludzie się przeprowadzają, na przykład jest Warszawa. Należałoby zapytać, dlaczego tak jest, dlaczego tak duże ośrodki miejskie, bo przecież mamy podobną liczbę mieszkańców, nawet większą niż Warszawa, się wyludniają, a statystyki pokazują i prognozy, że większość naszych miast będzie się wyludniać do roku 2030. Są miasta tutaj w okolicach, Bytom, Zabrze, które mogą w połowie zniknąć. To jest naprawdę coś, co może doprowadzić do takiej nakręcającej się spirali degradacji tych miast. Im mniej ludzi, tym mniej podatków. Im mniej podatków, tym trudniej utrzymać tą wspólną infrastrukturę. Tym gorszy transport, tym gorsza oferta usług publicznych. To sprowadzi się do tego, że to miasto będzie jeszcze gorsze, w cudzysłowie oczywiście, jak całość, i będzie jeszcze mniej zachęcało swoich mieszkańców do tego, żeby w tym mieście żyć. Tak więc no, to są te czarne scenariusze, w których musimy zrobić wszystko, żeby ten trend negatywny spróbować odwrócić. To nie jest łatwe i być może nawet w ogóle się nie uda, ale na pewno trzeba walczyć, żeby go jak najbardziej zmniejszyć. Tak więc pewnie można mówić o szczegółach. Ale metropolia to jest przede wszystkim narzędzie w rękach prezydentów do tego, żeby budować lepszą jakość przestrzeni publicznej, lepszą jakość życia i usług dla swoich mieszkańców. I tutaj naprawdę ta dyskusja, czy nazwa, czy siedziba, to ja byłbym... oczywiście, to jest ważne, to pomaga, ale no nie warunkowałbym od siedziby, od nazwy powodzenie tej misji, tylko raczej bym się skupił na tych zadaniach. My od początku powstania, czyli od połowy września, czyli tak naprawdę z roku jeszcze nie ma, to prostuję, bo to niektórzy politycy już mi z PiS-u mówią, że to jest rok czasu i powinniśmy już coś zrobić. To tak nie jest do końca. Urząd tworzy się od samego początku, połowie września jesteśmy wybrani, następny miesiąc czasu ja musiałem znaleźć skarbnika i główną księgową, której się nie dało wybrać w konkursie, bo nie miałem BIP-u, a BIP-u nie miałem dlatego, że nie mogłem wydać złotówki, żeby go założyć, bo nie miałem skarbnika i to takie koło zaklęte. Ale poradziłem sobie księgową od innego urzędu
że tak powiem, podkradłem. Skarbnika jednego namówiłem, ten, który wcześniej był dobrym skarbnikiem, by tam zrezygnował. Był wiceprezesem jednej spółki miejskiej w Rudzie Śląskiej. Przyszedł za mniejsze pieniądze, ale chciał pokazać, że może być skarbnikiem metropolii. I dopiero jak powołaliśmy skarbnika i już miałem księgową, dopiero wtedy mogłem zacząć budować urząd, czyli tak prawdę mówiąc połowę października. Od połowy października do końca grudnia musiałem zrekrutować kilkadziesiąt osób, bo urząd wymaga pewnych etatów, sekretarza, wymaga ABI, czyli odpowiedzialnej osoby za bezpieczeństwo informacji. No, sporo takiej administracji, która jest potrzebna i do tego, żeby ten urząd mógł funkcjonować. W momencie, kiedy miałem ludzi, czyli tak naprawdę mówiąc w styczeń, dopiero możemy zacząć pracować nad dokumentami strategicznymi. No, często jest pytanie, dlaczego czegoś jeszcze nie ma, ale ja nie mogę podejmować decyzji, nie mając dokumentów strategicznych, nie mając przeanalizowanych pewnych scenariuszy i na przykład w tej chwili, zresztą parę dni temu ogłosiłem, przez te kilka miesięcy, myślę, że to był naprawdę szybki okres czasu, przygotowaliśmy się do tego, żeby ogłosić przetarg na wybór firmy, która będzie pracować nad koncepcją kolei metropolitalnej. Wszystkim nam się wydaje, że główne potoki pasażerskie to są podróże takie wschód, zachód, północ, południe. Wschód to jest Dąbrowa Górnicza od strony Zawiercia, na Katowice, na Gliwice. Później mamy północ, czyli Tarnowskie Góry, na Bytom, na Katowice, na Tychy. Ale żeby móc mieć to czarno na białym, żeby to, co będziemy chcieli budować, było oparte na weryfikowalnych danych, żeby nikt mi nie zarzucił, że ja źle wydaję pieniądze publiczne. Do tego, żeby to stwierdzić, musiał powstać studium transportowe. To studium jest od roku czasu już zamówione, jeszcze zanim nie było metropolii, to już prezydenci stwierdzili, że ten dokument nie może czekać. Tworzy go tak zwany subregion centralny, ten, który został powołany do zarządzania zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi. My do tych prac dołączyliśmy i pod koniec tego roku będzie studium transportowe i model ruchu, czyli informacja o tym, skąd, dokąd mieszkańcy podróżują, gdzie chcą podróżować, jakie mają problemy, jakie połączenia wybierają i dlaczego samochodem, no tak trochę mówiąc naokoło. Wtedy, mając tą informację, zamawiamy koncepcję kolei. Chcielibyśmy zaoferować transport szynowy, ponieważ to jest najlepsze rozwiązanie do przewozu dużych potoków pasażerskich. W latach 80. powstała na Śląsku taki projekt kolei ruchu regionalnego. Może się okazać, że ten projekt jest dalej realny. Teraz wiemy, że jedna z firm zaprezentowała projekt metra, bo uważa, że w tak dużych aglomeracjach metro jest sensownym rozwiązaniem. Z kolei gdzieś skąd indziej widziałem świetne rozwiązania na takich estakadach, tak zwane monoraile, czyli tak jak w Hongkongu, w Szanghaju, gdzieś jeździ po świecie, widać, że to wcale nie musi jechać na poziomie drogi i zajmować przestrzeń, tylko że to może być postawione na takich słupach co 100 metrów. I być może to jest rozwiązanie, ale żeby wiedzieć, co jest najlepsze dla nas i co jest najbardziej efektywne ekonomicznie, czyli będzie zakładało najmniejsze inwestycje, a największą korzyść, no to musimy te ćwiczenia przerobić, zbadać skąd ludzie podróżują, w jaki sposób, ile by kosztowały różne warianty, ile mogłyby przewieźć pasażerów, które byłyby najwygodniejsze, najłatwiejsze do inwestycji. To wszystko, jak my będziemy mieli ten dokument, który nam da taką odpowiedź, koncepcję tej kolei w styczniu przyszłego roku, to będzie rekordowy czas. A jak już będziemy wiedzieli, co chcemy, no to wtedy musi powstać projekt funkcjonalno-użytkowy, to jest następne pół roku albo dłużej. Tak więc my zaczniemy inwestować pewnie za półtora, dwa lata. I tak to niestety wygląda, bo tak działa administracja i tutaj się nic nie przyspieszy. Ale w międzyczasie podejmujemy sporo takich działań mniejszych, które wiemy, że można podjąć i trzeba. W grudniu zeszłego roku podjęliśmy bardzo takie intensywne negocjacje. Udało się nam stworzyć ofertę wspólnego biletu. O ile Tarnowskie Góry, które korzysta z usług organizatora transportu MZKP Tarnowskie Góry, bardzo prężnie działający organizator, małe czasami jest piękne, taką taryfę uzgodnił z KZK GOP-em i tu dla tych mieszkańców nie było problemu, ale na przykład dla mieszkańców tych okolicznych gmin chęć przejechania do Katowic jeszcze nie byłaby pewnie problemem, bo kilka autobusów linii takich było uruchomionych, ale jakby chcieli jechać gdzieś dalej, musieliby kupować drugi bilet. To jest kompletnie absurdem do takiej aglomeracji, żeby na terenie metropolii móc się poruszać, kupować dwa bilety, żeby odbyć jedną podróż na przykład do Bytomia czy gdzieś dalej.
To udało się nam już z rynku ujednolicić, przy okazji trochę obniżyć ceny. W tej chwili rozmawiamy z kolejami, chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby bilet jeden mógł również obowiązywać na kolej. Tak więc byłaby szansa, że za jednym biletem jesteśmy w stanie obojętnie co podjedzie wsiąść i przejechać ten kawałek. I mam nadzieję, że to się uda. Te rozmowy są mocno zaawansowane. I wiem, że niektórzy politycy mówią, że to są proste, banalne sprawy i że to jest nasz sukces, ale dlaczego się tego 10-15 lat temu nie dało przez tyle czasu tego rozwiązać? No, jednak metropolia do czegoś się przydała. W międzyczasie po KZKG przyjęliśmy projekt rządowy, który zakładał budowę floty autobusów elektrycznych, to nazywa projekt e-bus, tak zwany bezemisyjnego transportu. To był projekt rządu Mateusza Morawieckiego, który zakładał, że samorządy zakupią od polskich innowacyjnych firm autobusy, które są wyprodukowane w Polsce na polską myślą techniczną. Oferta była dla KZK GOP-u, przynajmniej taką zgłosił, takie zapotrzebowanie KZK GOP-u zakupu 60 autobusów. Przy dofinansowaniu 60%. Plany rządu zakładają, że do roku 2020 powinniśmy mieć przynajmniej 15% całej floty autobusów jako bezemisyjne, a w 2030 bodajże 30%. Jeżeli dla KZK GOP-u, MZKP Tarnowskiej Góry i MZK tych jeździ ponad 1000 autobusów, to od razu wydaje się, że tych autobusów elektrycznych czy bezemisyjnych powinno być około 300 i te 60 to nie jest rozwiązanie problemu. Kiedy my ten projekt przejęliśmy, od razu siedliśmy do stołu, do dyskusji Narodowym Centrum Badania i Rozwoju i powiedzieliśmy, że tak naprawdę mówiąc, my jednak potrzebujemy 300 autobusów, bo to dopiero rozwiązuje nasz problem. Ale 65% to jest trochę za mało i przy tym większym zamówieniu chcielibyśmy te warunki spróbować poprawić, rozmawiać o nich. Okazało się po rozmowach, że ta oferta już jest na poziomie 85%, czyli to jest już duża różnica. W międzyczasie zmienił się rząd, ponieważ pani premier Szydło została zapewniona przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, wielkiego zwolennika programu elektromobilności, i nagle się okazało, że jest szansa, że te autobusy były w 100% sfinansowane. Tak więc od 60 autobusów za 65% ceny doszliśmy do 300 za 100% ceny. Tak więc podpisaliśmy takie porozumienie i uważam, że to jest taka trochę już siła nabywcza metropolii, że przy dużym, większym zamówieniu jest w stanie uzyskać lepsze warunki. Mam nadzieję, że przy obecnie z nas już organizowanym przetargu na zakup energetyczny, ponieważ przejęliśmy ten projekt po poprzednim GZM-ie, Królestwowskim Związku Metropolitalnym. W tej chwili tego projektu weszły wszystkie 41 gmin, wcześniej było ich dużo mniej. Mamy zamówienie na 1,5 terawatogodziny, nie pamiętam dokładnie tych liczb, ale w każdym razie dużo więcej niż poprzednio. Tak więc to też pokazuje, że jest potencjał i jest siła nabywcza, a każdy w biznesie wie, że im więcej się zamawia, tym jest szansa uzyskać lepsze ceny, lepsze warunki. To są następne potencjały metropolii, że tutaj to przysłowie mówiąc o tym, że duży może więcej, naprawdę się sprawdza. Tak więc patrząc na te dotychczasowe działania, przede wszystkim jesteśmy w trakcie pracowania nad strategiami, nad poprawą jakości transportu, nad wprowadzeniem nowych ekologicznych autobusów. Chcielibyśmy docelowo mieć tą kolej metropolitalną. Czy to będzie metro, czy to będzie inne rozwiązanie, to zobaczymy na pracę ekspertów. Chciałbym jak najszybciej doprowadzić do wspólnego biletu z kolejami, bo to będzie de facto naprawdę zmiana jakościowa. Jest szansa wtedy, że ludzie naprawdę skorzystają, nie musząc kupować biletów osobno, czy podwójnie płacić za to, żeby przejechać do jakiegoś miasta. Jeżeli w międzyczasie uda się jeszcze, dopóki nie będziemy kolei metropolitalnej przez nas zainwestowane, to być może jeszcze z kolejami śląskimi, z urzędem marszałkowskim, które miały dobre relacje, być może uda się zwiększyć częstotliwość połączeń. Wiem, że dla Tarnowskich Gór są ważne połączenia z Gliwicami i wiem, że Koleje Śląskie, pan prezes Dinges gdzieś tam planuje wykorzystać tą wschodnią obwodnicę GOP-u, tak zwaną towarową. Być może to też będzie jakaś szansa na to, że byłoby to lepszym, sensownym pomysłem na komunikację Tarnowskich Gór czy z Gliwicami, czy
chociaż od Katowic to przez Chorzów, to wiem, że tam jest, będzie to remontowane, ale na przykład na Gliwice może to będzie jakiś pomysł na wykorzystanie właśnie kolei. Tak więc tematów jest sporo. Ja przepraszam tak długo, bo chyba się rozgadałem, także wiem, jakieś pytania chyba jeszcze były, także ja trochę z wody i dziękuję. No właśnie wspomniał Pan o tym, że duży może więcej. Takie też były obawy odnośnie powstania metropolii, że te duże miasta będą na tym najbardziej zyskały, tutaj zyskiwały Gliwice, Katowice przede wszystkim. Czy tak rzeczywiście jest? Czy jak do tego ma się Fundusz Solidarności, który funkcjonuje, z którego między innymi Tarnowskie Góry otrzymały 3,5 miliona złotych? Tak, no wiem, że Pan jeszcze wcześniej pytał o tym Jaworznie i tak zapomniałem, to Jaworzna jakoś wypiera z pamięci, przepraszam. Była taka obawa i właśnie chyba prezydent miasta Jaworzno, on najbardziej artykułował swoje obawy, że odda swoje kompetencje i nie będzie miał wpływu na decyzje, które wpływają na jakość życia mieszkańców, szczególnie jeśli chodzi o transport. Z kolei, no i ta obawa, ona pewnie jest, ale jeszcze jej się nie udało rozwiać, chociaż mam nadzieję, że najbliższy czas pokaże, że to były obawy bez uzasadnienia, choćby między innymi dlatego, że prowadziliśmy takie narzędzie jak Fundusz Solidarności. No, generalnie to jest tak, że trochę podobnie funkcjonuje Unia Europejska, że ci silniejsi składają się na jakiś wspólny budżet i pomagają tym, którzy mają gorszą jakość usług publicznych, są troszeczkę słabiej rozwinięci, próbują gonić tych lepiej rozwiniętych. Potrzebują pieniędzy na inwestycje, na takie działania, które pozwalają się szybciej rozwijać. I takie trochę założenie było właśnie Fundusz Solidarności, żeby tym gminom, które mają problemy, starać się pomóc. I to się chyba udało zrobić, bo takie miasta jak właśnie, o których Pan mówił, Katowice, tych Gliwice, które ewidentnie są miastami, które sobie dobrze radzą, one z Funduszu Solidarności nie skorzystały. Budżet, który w tym funduszu się znalazł, to 100 milionów złotych. Z niego skorzystały przede wszystkim te gminy, które mają problemy właśnie choćby w finansowaniu swoich inwestycji, w pieniądzach na wkład własny do środków unijnych. Te, które mają sporo takich projektów, no trochę na półce, które od lat są przez mieszkańców oczekiwane. A kiedy my jeszcze nie mamy swoich dużych inwestycji, kiedy nie budujemy kolei, a pieniądze z budżetu już mamy, to po prostu postanowiliśmy, że te pieniądze powinny trafić do mieszkańców, już płacą mieszkańcy podatki i być może sporo tych inwestycji mogły właśnie by powstać w takim okresie, kiedy my jeszcze przynajmniej nie mamy przynajmniej tych dużych wydatków. I to się stało, Tarnowskie Góry składki miały bodajże, ile się nie mylę, chyba 700 czy 800 tysięcy złotych, dostały 3,5 miliona, tak więc myślę, że już można powiedzieć, że mają sukces, bo skorzystały, dzięki temu są w stanie coś zrobić. Miasto Bytom, można powiedzieć, że to jest duże miasto, ale wiemy, że z kłopotami, dostało 10 milionów złotych. 10 milionów są już naprawdę spore pieniądze. Tak więc mam nadzieję, że prezydent miasta Bytom wykorzysta je odpowiednio i mieszkańcom również, mieszkańcy również tego miasta skorzystają dzięki temu, że powstała metropolia. No, metropolia ma jedno takie dobre założenie, które może przesądzać o tym, że to się uda, ta współpraca. Z czym miał właśnie problem poprzedni GZM, czyli Górnośląski Związek Metropolitalny. Górnośląski Związek Metropolitalny opierał się na takiej współpracy dobrowolnej, ale nie było tam żadnego finansowania. A idea metropolii się opiera na tym, że do tej metropolii, do miast członkowskich wraca 5% z PIT-u, czyli z podatku od dochodów osobistych mieszkańców z powrotem i metropolia ma je inwestować w rozwój tych miast, gmin, które są członkami. Tak więc w tym roku jest to 320 milionów złotych. I tutaj należy podziękować rządowi, te pieniądze są i one mają służyć mieszkańcom. Dopóki nie będzie dużych inwestycji, to na pewno ten fundusz w takich kwotach większych będzie funkcjonował. Jak będą zaczną się duże inwestycje, wtedy one będą trochę mniejsze, ale na pewno chcielibyśmy utrzymać, bo to jest takie narzędzie, które integruje i faktycznie ma za założenie pomagać tym gminom słabszym. A tak jak powiedziałem, duże z niego nie korzystają, ponieważ no, mimo tej solidarności chcą pomagać tym słabszym. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.
w rozmowie dnia Jakub Piekary 20 maja powiedział, że brakuje mu w GZM-ie promocji. Promocji samej metropolii i promocji pod względem gospodarczym. Jakie kroki w tym aspekcie planuje Silesia? Metropolia Dolnośląska Zagłębiowska. Pan minister Wójcik jest takim, ja trochę doceniam, ponieważ znamy się z sejmiku, był radnym sejmiku województwa śląskiego. No jest osobą, która doskonale umie wykorzystać narzędzia promocji marketingu, jest takim trochę mistrzem PR-u dla mnie. Nie mówię, że to źle, ale na pewno wie, o czym mówi. My przez parę pierwszych miesięcy, kiedy przynajmniej ja liczyłem na szansę, że się pojawi nowa nazwa, te działania promocyjne trochę gdzieś hamowały, bo no, trudno promować nazwę, która być może będzie zmieniona. No, okazało się, że w międzyczasie z tych dyskusji doszliśmy do wniosku, że tą dyskusję zawieszamy i że być może do niej wrócimy po wyborach. Tak więc pierwsze takie działania promocyjne odbyły się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i wszyscy ocenili, że Metropolia bardzo dobrze się zaprezentowała i że naprawdę tą promocję, którą mieliśmy dla uczestników kongresu, ona się odbiła szerokim echem, że to była chyba najlepsza prezentacja ze wszystkich podmiotów, które tam miały miejsce. Tak więc to było ich pierwsze takie działanie. Wcześniej byliśmy udział w targach nieruchomościowych w Cannes, MIP i w Cannes. To są największe targi nieruchomościowe inwestycyjne w Europie. Są jeszcze drugie w Monachium pod koniec tego roku, ale generalnie Cannes są takie trochę najbardziej prestiżowe. Tam się wszystkie największe miasta i metropolie Europy wystawiają i tam jest bardzo dużo różnego rodzaju inwestorów zainteresowanych inwestycjami w różnych krajach. Niestety targi te, one są bardzo drogie, no, organizator tych targów chyba zna swoją wartość i wykupienie przestrzeni kilkunastu metrów to są setki tysięcy euro. Tak więc na przykład Katowice od lat w tych targach brały udział, ale pozostałe miasta metropolii niestety nie, ponieważ kilkaset tysięcy euro, żeby zrobić dobrą promocję, to są spore pieniądze dla większości gmin, szczególnie dla tych słabszych, mniejszych, to jest praktycznie do pomyślenia, żeby wydać 200 czy 300 tysięcy złotych na promocję, która nie wiadomo, czy się sprawdzi. Metropolia wzięła na siebie taką promocję, zrobiła wspólne stoisko wszystkich gmin. Od wszystkich gmin poprosiliśmy o ich ofertę terenów inwestycyjnych i prezentowaliśmy jaką jedną wspólną. Tak więc z tego co wiem, to już są pierwsze kontakty firm, które miały okazję widzieć nasze stoisko i tą ofertę inwestycyjną i pierwsze spotkania inwestorów się odbyły. Tak więc myślę, że to ryzyko się opłaciło, że te pieniądze wydane na tą promocję w imię wszystkich gmin, to jest to działanie, które powinniśmy w następnych latach podejmować. Bo w końcu myślę, że to jest chyba takie jedno z dobrych właśnie powinno być praktyk, by w imieniu wszystkich gmin szukać tych możliwości i reprezentować wszystkie gminy za granicą, tak żeby każda z tych gmin nie musiała robić tego z osobna. Mam nadzieję, takie ciche marzenie, bo w tym roku się nie udało, bo rozmawialiśmy z Katowicami, że te stoisko być może powinno być wspólne, ale jednak Katycy stwierdziły, że już jest za późno, oni będą zmieniać trochę koncepcji. A generalnie być może w przyszłości będzie stoisko Metropolii i Katowic, a być może też będzie szansa, że na tej przestrzeni będziemy mogli też pokazać wszystkie miasta członkowskie, że te stoisko mogą być dużo większe. Ale jeżeli nie, to przynajmniej materiały informujące i promujące wszystkich miast Metropolii mogłyby się znajdować podczas takich eventów. Tak więc te dwie imprezy już mamy za sobą, czyli targi inwestycyjne w Cannes, Europejski Kongres Gospodarczy. Przed nami jest kilka innych. Zastanawiamy się nad udziałem w CEBIT-cie. Jest dyskusja z Urzędem Marszałkowskim na temat targów inwestycyjnych w Szanghaju. To pod kątem budowy wykorzystania możliwości logistycznych i bycia takim hubem dla transportu na zachód Europy.
Okazuje się, że województwo śląskie naprawdę ma bardzo dobrze skomunikowane, no, można powiedzieć, że jesteśmy w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z naszymi sąsiadami i że warto to wykorzystywać. Z jednej strony mamy kanał Gliwicki, mamy szeroki tor w Sławkowie, mamy lotnisko w Pyrzowicach, które rozbudowuje swoją ofertę przewozów towarowych cargo. Tak więc to są te potencjały, które powinniśmy wykorzystywać, myślę, od zarania naszych dziejów. Zawsze wygrywał ten, kto miał dobrze skomunikowany transport. Wiemy, że Bytom na przykład przez to, że odrzucił połączenia kolejowe, został trochę zmarginalizowany na rzecz nowo powstałego, nowej, no, Kieszczowa Wieś, a później się stało stolicą województwa Katowice. I to są te błędy, których nie możemy powtórzyć. W tej chwili na przykład Gliwice bardzo mocno się rozwijają, korzystają ze skrzyżowania dwóch autostrad. I widać, że ten potencjał, który jest wybudowany wokół logistyki, wokół transportu, no, ma przełożenie na tereny, które komunikuje. Tak więc w tym zakresie na pewno będziemy chcieli próbować wykorzystać potencjał transportu wodnego, powietrznego i lądowego. Województwo śląskie ma tutaj naprawdę niezaprzeczalne atuty, które aż się prosi, żeby wykorzystywać. Do tego mamy w województwie trzy inteligentne specjalizacje. To jest medycyna, gdzie gro potencjału leży w miastach Gliwice, w Zabrze i to też warto wykorzystywać. Jest energetyka, są technologie ICT. Większość tego potencjału jest skupiona w miastach metropolii, tak więc my powinniśmy też umieć czerpać z tego potencjału i ten potencjał pokazywać te działania, które będziemy podejmować. Tak więc w trakcie jesteśmy przygotowania strategii. Nie patrzymy na nazwę, patrzymy na ten potencjał i na możliwość prezentacji pomocy. Ale tak jak powiedziałem, no, to wszystko wymaga czasu i pewnie dokumenty strategiczne, które cały czas wypracowywały. No właśnie, powiedział Pan o promocji, inwestycjach. Kiedy na śląskim niebie zobaczymy drony w dużych ilościach? A tak, to jest taki temat, który ostatnio na dniach porusza wyobraźnię i emocje. Do tej pory drony wszystkim, mnie też osobiście kojarzyły się z takimi zabawkami, gdzie dzieci, chociaż ja też kiedyś próbowałem, świetnie się tym nie lata, jestem zawodnikiem, kierowcą rajdowym. Jak jeżdżę w rajdach, to się okazuje, że już sporo takich przejazdów samochodów rajdowych jest filmowana za pomocą dronów, to są świetne ujęcia. I do tej pory tak to kojarzyłem, ale okazuje się, że to jest ogromny potencjał taki bardzo mocno biznesowy, że drony można wykorzystywać w bardzo różny sposób, począwszy od przesyłek i są przykłady testowania dronów w przesyłkach pocztowych, ale również nie tylko, bo na przykład transport krwi, często się okazuje, że w zatłoczonych dużych miastach co chwilę spotykamy na pojazdy, które pędzą na kogutach, później się okazuje, że to jest żadna policja czy pogotowie, tylko to jest właśnie samochód, który przewozi krew z jednego szpitala do drugiego. Nasz region, miasta metropolii ma ze względu na swoją specyfikę bardzo dużo tych szpitali. One często ze sobą współpracują, ale właśnie dzięki temu choćby ta krew jest przewożona takimi samochodami, ale co się stanie, jakby na przykład utknął, ta krew jest bardzo potrzebna. Wydaje się, że takim świetnym narzędziem byłby właśnie ten dron, który bez tych korków po prostu bardzo szybko taką przesyłkę dostarczy. Ale to również jest monitorowanie różnego rodzaju infrastruktury krytycznej. To jest kwestia monitorowania bezpieczeństwa w dużych imprezach masowych. Jeżeli gdzieś ostatnio czytałem o problemach wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, które duże akweny jezior ma problem nadzorować, może się okazać, że po prostu ten dron wystarczy zamiast czterech ratowników i on będzie pilnował, co się tam dzieje, jeżeli będzie monitorował, jeżeli będzie jakaś oznaka, że ktoś mógłby tonąć, to będzie alarmował. Jest szansa, że wtedy jeden ratownik jest w stanie taki większy akwen na przykład nadzorować. Ale na przykład są przykłady Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która wykorzystuje drony do tego, żeby ocenić ilość węgla na składach, bo to po takiej pomiarze trochę jest w stanie ocenić trochę jak geodeta, ile jest masy na takim zwale objętościowo, przeliczyć ile to jest ton i codziennie jest w stanie mieć raport z informacji, ile tego węgla jest na tym składzie, czy było, czy przybyło. Są dobre przykłady monitorowania transportu na przykład węgla.
kiedy była kiedyś plaga rozładunku jadących pociągów towarowych, kiedy kradziono ten węgiel przez rozładowanie tych wagonów, okazało się, że bardzo mocno pomogły tutaj drony i one monitorowały postoje tych pociągów. Kiedy ktoś próbował je rozładować, to od razu było widać, co się dzieje i można było alarmować, wzywać służby. Tak więc tych obszarów jest choćby na przykład jeszcze monitoring jakości powietrza. No, jest wiele, wiele obszarów i ja jeszcze 2 lata temu, kiedy byłem marszałkiem województwa, miałem okazję być w misji delegacji zagranicznej w Nevadzie. To jest stan zaraz obok Kalifornii, czyli tej takiej Doliny Krzemowej. Ale on akurat postanowił wykorzystać swoje przewagi związane z infrastrukturą, z tym, że ma dużo przestrzeni tak zwanych pustynnych, ma tam bazę lotnictwa strategicznego amerykańskiego i oni stali się takim poligonem doświadczonym dla dronów. My z tym stanem podpisaliśmy porozumienie i tutaj zainteresowanie byliśmy tym, co oni tam robią. Kiedy dostaliśmy informację, że tego typu prace mogą się również odbywać w Polsce, kiedy na poziomie Komisji Europejskiej odbywa się dyskusja o takich obszarach, które mogłyby wypracować dobre praktyki, standardy, rozwiązania prawne, bo to jest pewnie też regulacja, wypracowanie regulacji prawnych. No, my pierwsi się zgłosiliśmy, że chcielibyśmy takim obszarem, gdzie można byłoby te drony testować, ale również wspierać startupy, projekty, inwestycje, być takim samorządem, który takie usługi może też zamawiać od tych firm, które je opracują. I jeżeli firma opracuje jakieś rozwiązanie, je przetestujemy, że ono będzie dobre i będzie w czymś pomagać, choćby ten przysłowiowy transport krwi, to chcielibyśmy również takie usługi zamawiać. Jeśli to ma być tańsze, efektywniejsze, to dlaczego nie? Jeżeli przy okazji wokół tego zbuduje się jakaś gałąź gospodarki, na co liczymy, no to tylko lepiej, żeby to właśnie było przy wykorzystaniu naszego kapitału ludzkiego, naszej uczelni, Politechniki Śląskiej, żebyśmy byli liderem, bo zazwyczaj wiadomo, że ten lider najwięcej tutaj zyskuje. My w tej chwili nie tylko o dronach rozmawiamy, ale również rozmawiamy o wykorzystaniu technologii ogniw paliwowych. To jest taka alternatywa dla pojazdów elektromobilności opartej o baterie. Większość z Państwa, kto się interesuje tematem, pewnie wie, że baterie są świetne, ale tak prawdę mówiąc, do końca nie wiemy, czy będziemy w stanie je produkować jak długo, bo komponenty, surowce do produkcji baterii, one są poza zasięgiem Europy. Są te kraje Azji, Chin dysponują tymi surowcami i może się okazać, że kiedy ludzie będą z technologii tylko wyłącznie korzystać, to te kraje mogą wprowadzać różną politykę. Wiemy, jak się kończy uzależnienie od ropy. Są kraje, które w kartelu OPEC dyktują ceny, więc może tak samo być z kartelami. Okazuje się, że taką alternatywną technologią, gdzie nie mielibyśmy problemu z jej wykorzystaniem, właśnie jest wodór i ogniwa paliwowe, czyli produkcja prądu bezpośrednio w takim ogniwie na autobusie właśnie z wodoru. To są takie nowinki, innowacje, które mogą kiedyś stać się w przyszłości takimi gałęziami rozwojowymi gospodarczymi i chcieliby brać udział w tych dyskusjach, w tych pracach badawczo-rozwojowych, wspierać tego typu rozwiązania, bo może się okazać, że kiedyś z nich będzie kluczowa i będzie się rozwijać, że może być stać się czymś, co tak jak obecnie dzisiaj węgiel napędzał naszą gospodarkę, to być może w przyszłości na przykład wodór mógłby dokładnie to samo robić, ale najważniejsze dla nas jest moim zdaniem budowa kapitału ludzkiego, wykorzystanie potencjału mieszkańców uczelni do tego, żeby wchodzić w nowe gałęzie przemysłu, bo musimy mieć jakiś pomysł na przyszłość. Tego pomysłu, kiedy dyskutujemy o węglu, tak do końca nie widać. Na razie ratujemy węgiel, przynajmniej rząd w tej chwili to robi, dyskutuje z Komisją Europejską. Ale węgiel jest obarczony jedną dyskusją. Wpływa negatywnie na środowisko w spalaniu. Być może to się skończy. To jest dyskusja o tym, co jest spalane, w jaki sposób. Być może będą na tyle dostępne technologie węgla czystego węgla, że węgiel będzie miał drugie życie, ale tego nie wiemy. Na tym się cały czas pracuje i może się okazać, że węgiel jeszcze przez kilkadziesiąt następnych lat będzie czymś, co będzie rozbudowało naszą gospodarkę, ale 50 lat, bo tyle szacuje się zasoby węgla, to być może dla nas powinno być tym okresem, gdzie powinniśmy zbudować tą drugą nogę gałęzi gospodarczej. Żebyśmy nie byli takim drugim Detroit, który był oparty o przemyśle motoryzacyjnym. Kiedy przemysł motoryzacyjny się skończył,
to po ulicach Detroitu hula wiatr i brudne papiery. Jak ktoś widział Detroit ostatnich paru latach, to naprawdę robi to wielkie wrażenie, jak tak wielkie miasto może się zmienić w coś, co naprawdę nie chcielibyśmy mieszkać. Mam nadzieję, że śląskie miasta nigdy w ten sposób nie podupadną. Wspomniał Pan już o programie działań strategicznych GZM do roku 2022. Prowadzone są konsultacje społeczne. Czy podczas tych konsultacji pojawił się przysłowiowy strzał w dziesiątkę? Pomysł, który już dzisiaj Pan wie, że będzie na pewno realizowany i zastanawia się Pan, dlaczego do tej pory jeszcze nie był wdrożony? Znaczy, konsultacje społeczne to jeszcze się odbywają, bo to jest taki reżim prawny, który powoduje, w jaki sposób powinny być dokumenty strategiczne przyjmowane, ale my trochę podeszliśmy, no nie zawsze te spotkania w samorządach, ale my chcemy przynajmniej takie podejście ćwiczyć, że chcę ten dokument tworzyć razem, współtworzyć z mieszkańcami, ze środowiskami. Czyli zaprosiliśmy na spotkania młodzież, studentów, zaprosiliśmy uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, seniorów, no i oczywiście prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, którzy są członkami zgromadzenia. Każdy z tych środowisk, z nimi rozmawialiśmy, prosiliśmy o składanie pomysłów, tych, które uważają, że powinniśmy jako metropolia podjąć. Czy jest coś rewolucyjnego? No, trudno powiedzieć. Jest sporo takich pomysłów, które musimy przeanalizować, ale one wszystkie się sprowadzają do jednego, do tego, żebyśmy zadbali o nasze własne miasta w kierunku właśnie podwyższania jakości życia i wszyscy tutaj widzą problem i one się do tego sprowadzają. Uczelnie mają problem ze wspólną promocją, pokazywania potencjału dla przyszłych studentów z innych miast, bo powinniśmy próbować ich namawiać, żeby oni tutaj przyjeżdżali. Z kolei z instytucji otoczenia biznesu mają trochę taki problem z zaufaniem do biznesu, samorządu, bo współpracą partnerstwo publiczno-prywatne nigdzie w Polsce jeszcze się nie udało. Sporo z nich zawsze dodaje z przekąsem, zazwyczaj wtedy od razu się dodaje te czwarte P, to wiemy, co to znaczy. W innych regionach Europy to akurat ten model pomaga rozwijać się miastom i wdrażać różnego rodzaju inwestycje, bez którego by się to nie udawało. Seniorzy mają inne pomysły, młodzież gdzieś tam inne, ale generalnie myślę, że kierunek jest wspólny i tutaj, tak jak mówię, takiego przełomowego pomysłu być może nie było, ale na pewno wszystkie są oparte na tym, żebyśmy budowali swoje lepszą przyszłość. Jakie Państwo macie pytania dla naszego gościa? Ja na razie jestem rozczarowany tym spotkaniem, panie przewodniczący, ponieważ rozmawiamy o bazie, o transporcie, przemyśle, innowacjach, a nawet o gwiazdach. Natomiast no, mnie cały czas brakuje idei, wielkiej idei, która od czasu do czasu na Śląsku w przeszłości się pojawiała i która nas zjednoczyła wokół sprawy. I wiem, że pan pracował jako w zarządzie województwa, też zajmował się sprawami kultury. I ja jestem bardzo na przykład rozczarowany. Znaczy kultury jest jakby zdarzeń kulturalnych jest bardzo dużo, ale tylko niektóre pełnią jakąś rolę kulturotwórczą. Reszta to jest po prostu dla gawiedzi rozrywka. Nie ma prasy. Przecież ja myślę, że Katowice zasługują na jakieś redakcje, które poważne, na redakcję choćby jednego dziennika. Przecież za komuny tutaj wychodziło kilka dzienników, nawet popołudniówka wieczór. Tak, nie to, że jesteśmy skazani, tylko no sięgamy po portale, sięgamy po hejt, po komentarze, tylko bzdury, żywimy się bzdurami. Natomiast nie ma źródła solidnej informacji. Ja myślę, że wymaga prasa, wymaga wsparcia. Oczywiście nie takiego, że na początek może nawet finansowego, ale no,
jak widzę, spadek poziomu pism typu Śląsk, który po prostu musi ratować się jakimiś reklamami. Jak widzę te gazety, jakieś tam Nasze Miasto i inne, to po prostu to są reklamowe, to są pisma reklamowe. A najważniejsze, że nie ma, od czasu do czasu zdarzają się jakieś polemiki, dyskusje, ale to jest jedna w roku taka rzecz, która dotyczy nas na Śląsku, jakby tam. To są takie moje generalne uwagi. Nie wiem, czy ktoś chciałby dodać do tych uwag coś więcej. No, generalnie kulturą faktycznie zajmowałem się od czasu, tyle czasu tej kadencji poprzedniej byłem wicemarszałkiem. Po zmianie, znaczy po zakończeniu kadencji, kiedy w następną kadencję jestem członkiem zarządu, no to kultura już przypadła Ruchowi Autonomii Śląska. Generalnie no, pewnie nie mógłbym się nie zgodzić z panem. Natomiast mówiąc o tej bazie, to ona trochę wynika z pewnej koncepcji funkcjonowania Związku Metropolitalnego, bo ustawowo zostało zbudowane pewne narzędzie, które gdzieś na tym poziomie powinno wykorzystać swoje kompetencje, czyli właśnie planowanie przestrzenne, transport, promocja. Ja nie mam wpisanej na przykład takich działań jak ochrona środowiska, jak kultura, jak sport. To są rzeczy zarezerwowane do miast i one, to jest w ich kompetencjach. Oczywiście każde z miast członków metropolii mogłoby część tych kompetencji na pomocy porozumienia nam gdzieś tam przekazać. Ale tworzenie takiej ogólnej idei, takiego pewnego, takiej wizji rozwoju czy etosu w ogóle, wykorzystania potencjału elit intelektualnych, ono jednak wymagałoby takiej tkanki bardziej miejskiej niż takiej technicznej, jak jest Związek Metropolitalny. Ja osobiście uważam, że kultura jest świetnym kanałem promocji, że być może pod tym kątem będę w stanie doprowadzać do różnego rodzaju realizacji projektu. Zaczęliśmy rozmawiać, ja miałem okazję osobiście rozmawiać z panem dyrektorem Teatru Śląskiego Talarczykiem, miałem spotkanie z panem Goikiem, rozmawiałem z Opery Śląskiej, z panem Błaszczykiem z Filharmonii i gdzieś tam szykują się jakieś pomysły na to, by wykorzystać kulturę dla promocji metropolii. Ale do końca wiem, że to pewnie nie o to panu chodziło. Nie widzę na chwilę obecną metropolii takiej możliwości kulturotwórczej, miastotwórczej, o którą myślę, że pan pyta. Być może metropolia musi trochę tą bazę zbudować, żeby mogła się na te rzeczy porywać, żeby mogła tworzyć taką nie tyle tkankę miejską, ale taką tkankę elit politycznych, intelektualnych miast metropolii jako całości. Na chwilę obecną rozmawiamy o czymś technicznym, co pozwala miastom zarządzać dobrem wspólnym w tych obszarach, w których te usługi wykraczają poza granice miasta. Tożsamościowo każde te miasta są na tyle różne, taką mają silną tożsamość, że ta współpraca bardzo różnie na tych obszarach, które być może powinna być realizowana, trudno się porusza. Ja nie mówię tutaj celowo o dyskusji między Śląskiem i Zagłębiem, bo to uważam, że rzecz jest wtórna i że to jest po prostu coś, co niepotrzebnie jest poruszane przez osoby, które intelektualnie nie powinny zabierać głosu w dyskusjach na pewnym poziomie. Ale często każde miasto, czy Tarnowskie Góry, czy Bytom, czy Gliwice, ma jednak swoją tożsamość miejsca, ma inne spojrzenie na swoje elity, na ich wykorzystanie, na to, jak chcą widzieć w przyszłości. I ta dyskusja, może kiedyś na nią nastąpi czas, ale na chwilę obecną no, niestety nie wyjdę panu tutaj naprzeciw i nie będę zapowiadał jakichś tego typu działań, które mogłyby to zmienić. Ale na pewno w projektach kulturalnych chcielibyśmy brać udział. Być może punktowo, być może tam, gdzie się da ogólnie, ale na pewno ją wykorzystać choćby dla promocji, bo to jest świetne narzędzie, świetny kanał. Aleksander. Dzień dobry, Wojciech, zawsze słucham Nowa Polska Góry. I tylko
kontrolując też ten wątek kulturalny, na razie od pana Krzysia, bo sobie mam też pytanie transportowe, ale tak wracając do kulturalnego, czy nie można wykorzystać już tego, co już jest, powiedzmy, zbudowane, czyli mimo wszystko tego, że jakaś komunikacja na linii Związek Metropolitalny, a mieszkańcy jest zbudowana. Czy inna sprawa, że ona jest bardzo niekonsekwentnie prowadzona, że brak tego logo, brak tej nazwy, ja wiem, że to nie jest najważniejsze, nawet fajnie, jeżeli zaczynacie od właśnie tworzenia takich PR-owych rzeczy, ale z drugiej strony jakieś takie niezbędne minimum by się przydało. Na Europejskim Kongresie Gospodarczym tak naprawdę mówił pan, że metropolia wypadła bardzo fajnie i zgadzam się, bo ogólnie dużo gości zewnętrznych miało taką świadomość, że się gości w metropolii, nie w Katowicach, tylko w metropolii. Natomiast nawet na tych wszystkich białych paskach ze sponsorami, organizatorami zabrakło tego logo. Było napisane tylko ta metropolia, troszkę się to słabo kojarzyło. Kolejna sprawa, bardzo prosta i pragmatyczna, ale prowadzicie dwa wolnego fanpage'y. Jest GZM osobno, ale potem jest metropolia GZM. Tak naprawdę ja czasami nie wiem w sumie, który jest prawdziwy. To jest fejkowy GZM samo w sobie. Tak? Ale to warto by to było raz, że albo zgłosić, albo jakoś to też mocno tam zasadzić. Zgłaszaliśmy tutaj nic z tego. Ktoś prywatny, przedsiębiorca założył. Niebieski to jest jakaś prywatna inicjatywa. Okay. Oprócz tego założono. Czerwony jest wasz, tak? Oprócz tego, tak, czerwony jest nasz. Oprócz tego założono, została strona internetowa, też GZM, też jest fałszywa. To ona w ogóle nie wskazuje, kto jest autorem tego. My dopiero dotarliśmy, zgłosiliśmy do Facebooka. W razie pełna racja co do logo. Generalnie przy DKG zleciliśmy, bo to musiało być szybko, zleciliśmy w firmie wybranej w postępowaniu konkurencyjnym opracowanie takiej wizualizacji i między innymi logo. Niestety to, co nam pokazali, to wszyscy zarządek, jeden mąż uznał i kobieta, przepraszam, dwie. Uznaliśmy, że to nie jest, no jest dużo poniżej naszych oczekiwań i od tej umowy odstąpiliśmy. A już jest więcej czasu, już nie będziemy śpieszyć na EKG i chcemy zrobić to w takim konkursie, mam nadzieję, że europejskim, choćby to też wykorzystać sam fakt konkursu, żeby o tym dyskutować w Europie. Tak, będzie konkurs na logo i nie czekamy na nazwę, bo to logo może być dla metropolii przyjęte nawet przy obecnej nazwie. Nie jest to nazwa, tak wiem, logo już, tak jak mówię, za chwilę, no nie mówię, że na dniach, ale przystąpiliśmy do opracowania specyfikacji, żeby taki konkurs europejski uruchomić z nagrodą dla firmy, która wygra, będzie miała możliwość później opracowania całej identyfikacji wizualnej. Trochę, tak jak powiedziałem, straciliśmy czasu przez to próbę doprowadzenia do takiej lepszej nazwy, ale mam nadzieję, że szybko sobie z tym poradzimy. Tak więc mam nadzieję, proszę trzymać się. Okej. Okay. Ten fanpage też o tyle też kontynuując ten wątek od pana Krzysia, że niestety moim zdaniem no, prasa drukowana gdzieś umiera i muszę choćby stawać na uszach, to z tym mogą być problemy, ale można wykorzystać chociażby fanpage tak potężnego organizmu, najpotężniejszego w sumie w tej części Europy w tym momencie, do na przykład właśnie transmisji jakichś rzetelnych informacji, no bo tam generalnie nie mogą być bardzo, bardzo mocno ukierunkowane polityczne informacje. Okej, no w metropolii rządzi konkretna, czy konkretne jakieś siły polityczne, ale mimo wszystko muszą być... W metropolii rządzą samorządowcy. No więc właśnie, większość opolityczna. Więc to może być najbardziej arbitralna mimo wszystko jakieś tam takie medium informacji, więc i też gdzieś tam, żeby o tej kulturze nie zapominać. I też fajnie, że pan teraz nawiązał do tych trzech dyrektorów, czyli do Błaszczyka, Radaczyka i Goika, ponieważ czy są jakiekolwiek szanse, żeby właśnie na takie instytucje, które tworzą kulturę wysoką, która też na Śląsku powinna być cały czas, na Śląsku i Zagłębiu, powinna być cały czas, że tak powiem, mocno, mimo wszystko i dotowana, i wspomagana, dlatego że one też pokazują to, że my nie jesteśmy tylko tymi ludźmi z węgla i stali, ale też z wysokiej kultury. Czy są jakiekolwiek szanse, żeby przejąć właśnie od województwa śląskiego te instytucje wojewódzkie, takie jak szczególnie nawet opera, akurat wiem, że jest mi to bliskie, ja jestem muzykiem populistycznie i nawet kiedyś żartowałem z dyrektorem Wojkiem, że mogą powstać po prostu metropolita opera u nas, tak naprawdę, czyli żeby generalnie finansowanie było pod metropolią, a nie pod województwem, dlatego że to jest kwestia Bielska, Częstochowy, te pieniądze się gdzieś rozpływają. A mówienie o tym, że Opera Śląska to jest sprawa na przykład Bytomia, ponieważ Bytomia to jest absurd, no stąd z galerii do Opery mamy 9 km, mamy bliżej niż do Pałacu w Rybnej, który jest instytucją kultury tarnogórską na przykład.
Więc warto byłoby, żeby i promować, powiedzmy, tą sztukę wysoką, tym bardziej, że i opera, i filharmonia, i Teatr Śląski potrzebują troszkę większych pieniędzy niż tylko i wyłącznie te miejskie. Czy nie warto by było też tą drugą część właśnie miękką, tej takiej infrastruktury kulturalnej, zrobić w ramach tych i przejąć przy przyjmowaniu instytucji wojewódzkich? Z zapisu ustawy wydaje się, że niemożliwe jest przejąć instytucji wojewódzkiej kultury z tego względu, że nie mamy kultury wpisanej jako nasze kompetencje. Tak więc w rozmowie z dyrektorami powiedziałem, że ja nie widzę możliwości bieżącego wspierania ich działalności. Jednak to jest... Wymagało to zmiany ustawy lub no, jakieś tam obejścia na zasadzie przejęcia przez miasto, przekazania nam zadania. To jest już bardziej skomplikowane. Przy okazji ten budżet 300 milionów to są duże pieniądze, ale one naprawdę nie są aż tak duże. Jeśli myślimy o budowie kolei metropolitalnej, może się okazać, że to nawet będą za małe. Tak więc ja nie chciałbym się próbować z motyką na słońce i w wszystkich obszarach naprawiać świat. Ale na pewno widzę szansę i o to poprosiłem, by w tych instytucjach wygenerowano takie projekty, które bez wstydu można by było pokazać w Europie, żeby nawet Europa chciała te instytucje zaprosić do siebie. Pomożemy w wyprodukowaniu tego, bo to będzie dla nas świetna promocja, ale to musi być coś, co nie będzie w cudzysłowie ogonem, tylko po prostu faktycznie będzie czymś, co może przyciągnąć widzów i że teatr z Warszawy, z Gdańska będzie chciał to widowisko zaprosić i będzie kojarzone, że to jest widowisko wyprodukowane dla metropolii czy przez metropolię wsparte. A jeżeli to wydarzenie mogłoby być na deskach teatrów w Europie, no to już w ogóle byłoby super. I taki kierunek jest jak najbardziej możliwy, bo to jest właśnie wtedy ta promocja, którą bez problemu mogę wykonać. Czyli środki na takie rzeczy przydałoby dokładnie? Na produkcję takich jeżeli rzeczy, będzie dobry pomysł, obiecujący, z perspektywami, że to może być świetne narzędzie promocji, jak najbardziej tak, ale bieżące dotowanie działalności no, niestety nie. Okej, dziękuję bardzo. To jest tylko moje pierwsze pytanie, które chciałem tylko... Pan zagada chyba wszystkich. Tylko już transportowe, tylko w sprawie przede wszystkim rowerów miejskich, bo to była jedna z ciekawszych dyskusji na Europejskim Kongresie Gospodarczym, między innymi właśnie z przedstawicielami firmy, które produkują rowery miejskie, Nextbike zdaje się, i też pan Inges z Kolei Śląskiej. Wszyscy się zastanawiali, kto ma wziąć kompetencje za taką sytuację, kiedy rower miejski ma Chorzów, ma Katowice, ktoś mieszka w Batorym. Proszę? Metropolia. No właśnie to się samo nasuwało. Nie? Czy metropolia weźmie tą odpowiedzialność, żeby tą właśnie te rowery można, nie wiem, ktoś mieszka w Batory, ma potrzebę. Czy rozpoczynamy dialog techniczny z potencjalnymi firmami? Okay. Ten projekt oczywiście moim zdaniem przez to, że te granice przeszkadzają w użytkowaniu tych rowerów, no, powinno być na naszym poziomie, żeby te granice znikły dla operatora. W tej chwili jest tak i to bardzo widoczne, że Park Śląski, który jest w Chorzowie, on de facto z największą granicą graniczy z osiedlem Tysiąclecia w Katowicach. I mieszkańcy nie są w stanie z rowerem przejechać 500 metrów, zostawić innej stacji dokującej, no bo to jest inne miasto. To jest taki najbardziej drastyczny przykład, ale takich przykładów jest więcej. My musimy myśleć o tym, by wszystkie miasta, członkowie metropolii, próbować objąć całościowym, spójnym systemem, tym, który będzie zabezpieczał nam jako ostatnią milę, bo my w kontekście roweru miejskiego nie mówimy o rowerze, który będzie rowerem rekreacyjnym. My mówimy o niezbędnym elemencie transportu publicznego, gdzie sytuacja, kiedy mamy daleko do przystanku, daleko do dworca kolejowego, i to się mówi o 2-3 kilometrach, to już człowiekowi 2-3 kilometry codziennie się nie chce chodzić, ale jeżeli miałby rower niedaleko swojego domu zamieszkania, mógłby nim dojechać, zostawić go na stacji kolejowej czy na centrum przesiadkowym, to jest szansa, że to zrobić. W przypadku roweru elektrycznego to się okaże, że to może być 4-5 kilometrów, a w przypadku skutera jeszcze więcej. Tak więc w Europie jest to już sprawdzone, że rower jest takim niezbędnym uzupełnieniem całościowego systemu transportu publicznego, ponieważ ułatwia dojechanie do centrum przesiadkowego i tak go chcielibyśmy traktować. Do tego, żeby ten rower mógł być wdrożony, to też jeszcze chcemy mówić o takim spójnym systemie ścieżek rowerowych, bo też miasta projektują go na potrzeby swoich mieszkańców. W dużej mierze to jeszcze gdzieś tam jest takie myślenie o rekreacji, i oczywiście świetnie, bo to jest bardzo potrzebne, ale z drugiej strony my też musimy myśleć o takich drogach komunikacyjnych, o tym, żeby tymi rowerami można było przejechać miasta i żeby to było spójnie oznaczone w podobny sposób, że nie można było się zgubić, żeby dojechać tam, gdzie nam jest wygodniej, bo to w Europie
się udało i myślę, że na naszym etapie również się uda. A czy można liczyć też na wtyczki API, czyli sposób połączenia między tymi systemami? Bo to też była taka sytuacja, że na to będzie jeden system. Proszę? Będzie jeden system. Właśnie o to mi chodzi, że też i tam dyrektor Dinges i właściciele właśnie tej firmy rowerowej jeszcze było, zdaje się, car sharing. To chodziło, że kto ma zrobić tam to takie połączenie, które na przykład później pójdzie do Google Maps, że... To wszystko będzie u nas, ja nasza aplikacja. Właśnie, do Katowic, w Chorzowie jest korek, więc od razu mi Google Maps pokazuje, weźcie lepiej przesiąść na cuk, bo zajdzie szybciej do tych Katowic. Ale to jest akurat ITS bardziej do tego za to odpowiedzialne. Katowice wdrażają ITS, my już uzgodniliśmy, że będziemy razem tworzyć ten zespół wdrożeniowy i uzgodnimy wspólny standard tych rozwiązań, tak więc następne miasta już mam nadzieję, żeby korzystały z tego standardu. Również jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową, wiemy, że sporo miast chce wdrażać właśnie te ścieżki rowerowe, chce je budować, ale one bardzo różnie są oznaczone, bardzo różnie wykonane, z różnych materiałów, w różny sposób. Wcześniejszy Górnośląski Związek Metropolitalny opracował taką kompendium, jak to powinno być robione, ale nie przyjęto tego w żaden sposób wiążąco dla miast. Mam nadzieję, że na naszym poziomie uda się to zrobić, uzgodnić takie standardy rowerowe wspólnie z organizacjami rowerowymi, które no, pozwolą zaprojektować i budować te ścieżki rowerowe w sposób jak najwygodniejszy dla rowerzystów, oczywiście uwzględniając możliwości i potrzeby mieszkańców i miast. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy z tego spotkania tutaj z panem wynika, że idea generalnie powstania metropolii i funkcjonowanie przynajmniej na tym etapie to są sprawy transportowe, rozwiązania czy usprawniania problemów komunikacyjnych, tylko i wyłącznie, tak? Planowanie przestrzenne, promocja potencjału oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Akurat ten ostatni obszar jest bardzo taki pojemny. Ale tutaj mówię, wspieranie wszystkich tych mechanizmów, które powodują, że miasta metropolii mogłyby się trochę szerzej rozwijać. I to są te cztery generalne kompetencje, do których została powołana metropolia. Czyli my nie tworzymy nowego, jednego wspólnego miasta, nie tworzymy takiego środowiska miejskiego, tylko po prostu jesteśmy narzędziem do współpracy miast ze sobą. A czy no, bo tutaj też na spotkaniu padło zresztą od pana i to słusznie, o kapitale ludzkim, generalnie o studentach i tak dalej, no nie, o, żeby przyciągnąć właśnie tutaj do młodzież do tego rejonu i wiadomo, że to zależy w dużym stopniu od poziomu wyższych uczelni, zwłaszcza, czy metropolia, czy państwo, no nie, mają możliwość, nie wiem, jakoś polepszyć ten poziom, podwyższyć ten poziom, żeby dorównać do tych najwyższych ośrodków akademickich. Jeszcze w Rzędzie Marszałkowskim moim pomysłem było powołanie Stowarzyszenia Biznes Nauka Samorząd, gdzie zaprosiliśmy wszystkie uczelnie do stworzenia takiego stowarzyszenia, którym założycielem był Urząd Marszałkowski i kilka największych miast województwa śląskiego. I na tym poziomie zaczęliśmy rozmawiać o wspólnych potrzebach, o tym, w jaki sposób są współpracować, bo mimo, że wszyscy wiedzieliśmy, że ta współpraca powinna być, ona naprawdę była bardzo słabo realizowana. W tej chwili my jako metropolia również przystąpiliśmy do tego stowarzyszenia, a od razu na jednym z tych spotkań, gdzie mówiliśmy o tym programie inicjatyw strategicznych, o którym tutaj pan redaktor mówił, zaprosiliśmy właśnie rektorów wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych z terenu miast metropolii, w jaki sposób moglibyśmy im pomóc w rekrutacji studentów, promocji potencjału uczelni i podnoszeniu jakości kształcenia. Pomysłów było sporo. Jednym z nich na pewno byłoby wzmocnienie takiego Śląskiego Festiwalu Nauki, który odbywa się co roku w Spodku. Jest jeszcze kilka innych pomysłów. Sporo oczekiwań uczelni jest przy pomocy, przy budowie infrastruktury. No to już jest gorzej, to czasami są setki milionów złotych. A w tym zakresie możemy też koordynować pewne rodzaju działalność i możliwości miast. Tak więc ten dialog się już rozpoczął i mam nadzieję, że też wypracujemy wspólnie takie projekty, które pozwolą ten potencjał po pierwsze pokazać, zachęcić studentów z innych obszarów Polski, ale i ze świata, bo to również jest cenne, by zapraszać studentów z innych części świata i to się zresztą odbywa. Tak więc tu, w tym zakresie mam nadzieję, że szybko wypracujemy takie projekty. Tutaj jeszcze pan Andrzej, nie, jeszcze przepraszam, tam pan się sprzeciwił. Proszę, poproszę. Andrzej,
Panie Przewodniczący, chciałem zapytać o taką rzecz. Jest rok 2030. Jest Pan Przewodniczący Metropolii. Jak wygląda Metropolia? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, mając na uwadze, że to się rodziło w bólach, tak? Pańskie doświadczenie jako samorządowca, jakie są szanse i zagrożenia tego metropolii? Bo niewątpliwie no, jakąś to to musi pójść. Pytanie, czy to rzeczywiście ma przyszłość przed sobą? Jak? Generalnie tak, wymaga Pan ode mnie śmiałych wizji, a ja na razie słyszę, że Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić ustawę o metropolii tak, i mówi się o wyborze nowego przewodniczącego. Nie wiem. Ale gdybym przypadkiem założyć, że tak długo będę, chociaż nie wiem, czy to jest zdrowie, bo podobno co 7 lat trzeba zmieniać w swoim życiu i to też jest czas, kiedy można się wypalić i te swoje pomysły, które się miało zrealizować, a nie wymyśleć nowych i to byłoby uwstyczniające dla metropolii. Ale zakładając, że cały czas będę miał pomysły i siłę do tego, żeby budować, no to po pierwsze, tak jak powiedziałem, w roku 2030 chciałbym, żeby metropolia dalej liczyła 2 miliony 300 tysięcy mieszkańców albo więcej. I to jest wyzwanie generalne, bo jeżeli patrzymy na te statystyki i ten trend, który się już objawił od dłuższego czasu, to może się okazać, że będzie nas pół miliona mniej. To mówię, to mogłoby być dla nas tragedia. Co do innych kwestii, to na pewno liczę, że to działanie metropolii, które zostało przez nas podjęte, pokaże skuteczność takiego wspólnego myślenia, współpracy i tych projektów, które realizuje metropolia, będzie więcej. To nie będą tylko te cztery obszary, o których tutaj mówiliśmy, że są wpisane w ustawę, ale to będzie więcej takich obszarów, gdzie można wykazać skuteczność, pewną synergię i że te hasło dużo może więcej zadziała również w innych obszarach. Pomysłów jest kilka, ale no, my przede wszystkim musimy udowodnić, że tych podstawowych jesteśmy w stanie realizować dobre projekty. A te szanse zagrożenia? Szanse to chciałbym wykorzystać potencjał, a do zagrożeń już jest ich tyle, że nie warto o nich mówić, bo wkładać dzisiejszego wieczoru. Nauczyciel akademicki w Akademii WSB Wodniczej. Ja mam, bardzo się cieszę, że Pan na początku, Przewodniczący na początku wspomniał o studentach, o środowisku akademickim, że jest to jakby przyszłość metropolii i do tego, jak ci młodzi ludzie będą podchodzili w najbliższych latach. Jest sytuacja ze studentami na przykład z zagranicy. Oni przyjeżdżają tutaj do nas studiować i muszę powiedzieć, że to jest ciekawe zjawisko, że oni bardzo kochają metropolię. I tutaj jakby mamy łatwe zadanie, jeżeli chodzi o promocję, bo studentom z zagranicy bardzo łatwo, oni nie znają tych animozji, oni po prostu przyjeżdżają i chcą żyć, chcą móc dojechać z Dąbrowy Górniczej do Gliwic szybko, najlepiej tanio i bezpiecznie. I tutaj jest super sprawa, żeby wykorzystać. Tylko uważam, że kwestia jest z naszymi tutaj studentami, z Polakami, nie tylko ze studentami, ale też ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Wydaje mi się, i tak daję pod rozwagę taki pomysł powołania społecznego, takiego pełnomocnika Pana Przewodniczącego do spraw edukacji, który byłby odpowiedzialny za to, żeby na terenie szkół wyższych, na terenie szkół ponadgimnazjalnych powołać swoich na przykład ambasadorów czy reprezentantów, żeby w każdej uczelni wyższej miał jednego człowieka, który raz może szybko rozpowszechniać informacje, dwa, edukować, pokazywać tym ludziom, czym jest metropolia. Bo ja muszę powiedzieć, że ja na swoich zajęciach, jeżeli rozmawiam ze studentami, to wszyscy hasło już znają, hasło już się obiło, metropolia i tak dalej. Ale wydaje mi się, że bardziej w tym kierunku, jeżeli to mają być ludzie, którzy będą potem, jeżeli różne strony mogą manipulować tą metropolią, że najważniejsze będzie to, żeby wpływać w tym młodszym społeczeństwie to, że ta metropolia jest potrzebna, wszystkim jest tutaj potrzebna, zarówno z terenu Śląska, jak i z terenu Zagłębia. I to ludzie to obronią, potem żadna siła polityczna, która będzie miała jakąkolwiek wizję w Warszawie co do ewentualnych zmian, nie zmieni tego, bo społeczność będzie chciała, będzie widziała te plusy, te zalety tej metropolii. Tym bardziej, że teraz już to społeczeństwo się tak miksuje. Ludzie z Sosnowca mieszkają w Katowicach, też w Zagłębiu Dąbrowskim, że naprawdę, szczególnie to ci ludzie wykształceni, którzy studiują, oni już mieszkają, że tak powiem, są obywatelami całego województwa tutaj, można powiedzieć, całego tego regionu metropolii. I myślę, że powołanie takiego pomocnika, który zarówno mówi w języku polskim, jak i w języku angielskim, bo nawet sprawdzałem stronę, nie ma wersji anglojęzycznej, prawda?
internetowa. Wydaje mi się, że też jakby pokazanie, bo studenci z zagranicy często zarzucają, że oni się tutaj źle czują, bo tak. Ale ja wiem, że to nie jest w kierunku metropolii, bo to nie jest akurat w tym momencie rola metropolii, ale że oni nie mają anglojęzycznej oferty kulturalnej u nas w żadnym mieście, ja nawet w Katowicach. Tatr Śląski tylko raz na 3-4 miesiące wystawia jakąś sztukę z napisami w języku angielskim. Oni mają oferty, gdzie mogą studiować, dlatego oni wyjeżdżają stąd. Dlatego oni tutaj studiują 3 lata, czy 2 lata, czy 5 i wyjeżdżają. Z kolei ja na przykład jestem osobą, która studiowała we Wrocławiu, w Warszawie i za granicą i wróciłem po wielu latach tutaj. Wróciłem dlatego, że widzę ten potencjał, który tu mam, którego naprawdę jakbyś, jak się go, i bardzo się właśnie cieszę na te działania. Też popracowałem w kilku jednostkach, w kilku urzędach i ja wiem, że to jest często powolna praca i dlatego wiem, jak wszyscy pytają, kiedy już, na jutro, czy na tydzień, tego się nie da, bo to jest praca na wiele lat. Tylko ważne, że to się już zaczęło, że to idzie do przodu i uważam, że ta edukacja, ta rola tego koordynatora pełnomocnika, który byłby... Pomysł przyjmuję, co prawda nie mówię, że edukacji też nie jest w moim obszarze, ale generalnie jest to kanał promocji moim zdaniem, być może to warto zrobić. Co do tych anglojęzycznej oferty, powiem szczerze, że mi trochę tego brakuje, bo na przykład w Warszawie nie ma problemu, żeby na przykład w transporcie publicznym mieć informacje w dwóch językach, w trzech chyba tam nawet, jeszcze raz niemiecki, we Wrocławiu to samo, w Krakowie to samo, a u nas tak tyle na nizie tego angielskiego nie ma i faktycznie ci ludzie często po prostu są zagubieni. Do tej pory nie mieliśmy połączenia na lotnisko obcokrajowe, jak wysiadał z samolotu, próbował iść na pociąg albo na autobus, jak się dowiadywał, że nie ma, to był wielce zdziwiony, jak to. Ale to też, zanim się dowiedział, to tam przez pół lotniska wędrował, żeby dowiedzieć się od kogoś, kto mówi po angielsku. To się powoli wszystko zmienia. Ja trochę mam podobne doświadczenie jak pan, bo ja na kilka lat przeprowadziłem się do Warszawy. Prowadziłem sporą firmę, to działa w całym kraju, stwierdziłem w pewnym momencie, że łatwiej jest to zrobić z Warszawy. Ale też wróciłem na Śląsk, bo po prostu uważam, że to jest naprawdę niesamowity potencjał i warto go wykorzystywać, a na tę animozję po prostu nie patrzę. No, wziąłem sobie żonę z Katowic, jak coś mówię, że Śląsk jest zły, to teraz mam po głowie i sprawa załatwiona. Łukasz, Gorus, z figury, jestem radcą prawnym. Tak sobie myślę, na co mi się przydała ta metropolia, czy w ogóle nam wszystkim. Tarnowskie Góry, dojazd do Katowic. Jadę samochodem 40 minut, jak? Dobrze, przycisnę. No, normalnie może być. Jeżdżę. Dziękuję, tu mam dobrze. No, 50. Do sądu, postawić tam samochód. No to też troszeczkę czasu zajmuje. Potem muszę jechać gdzieś do Gliwic. No i Tarnowskie Góry nie mają takiego dobrego połączenia drogowego z Katowicami, takie jak mam na przykład w Gliwice. Jak mam taką rundę, że jadę do Gliwic, a potem z Gliwic do urzędu w Katowicach albo do sądu, to jest fajnie. Bo tam jest autostrada, jest droga średnicowa, a Tarnowskie Góry jeszcze tam nie mają, jeszcze koleje. Cały czas schodzi nam taka koncepcja, trasa S11, połączenie z węzłem tam przy Piekarach, z autostradą A1 dalej na Katowice. To jest tak od wielu lat temat przekładany, że może to żyje. I tak koncepcja z rowerem miejskim i zwrócenie uwagi na obszary graniczne miast. Rzeczywiście, każde miasto robi coś dla siebie, a ta granica jest już taka z boku, bo to już nam się nie opłaca. Nie opłaca nam się tam dociągnąć kanalizacji, nie opłaca nam się tam dociągnąć miejskiego ogrzewania i potem mamy taką dzielnicę Repty w Tarnowskich Górach, piękna dzielnica, domki, drogie pod lasem, jedzie się w zimę zakopcone strasznie, wszyscy palą sobie węglem. Za lasem jest zaraz dzielnica Stolarzowice, dzielnica Bytomia, i też zakopcone. To są takie obszary graniczne na peryferiach miast i nikomu tam się jakoś nie opłaca dociągnąć te nitki. Właśnie to dobrze, że jest metropolia, no może na to zwrócić uwagę. Na rowerze też czasami jeżdżę. Tarnowskie Góry oczywiście ścieżek rowerowych nie mają, ubolewam bardzo, ale jeszcze. Ale jadę sobie czasami do Bytomia, Zabrze. I ciekawe jest połączenie Zabrza dla rowerzysty z Bytomiem. W Zabrzu są ścieżki rowerowe, nawet dość rozbudowane. Jadę sobie tą ścieżką, tablica Bytom, koniec ścieżki, nie ma tematu.
Tarnowskie Góry z Pytomiem nie mają tego problemu, bo tu nie ma ścieżek i tam nie ma ścieżek, ale no, dobrze by było, jakby ta ciągłość... Ja widziałem inne granice, że była po lewej stronie, dojeżdżało się granicy miasta i nagle zaczyna się po prawej stronie. No to tam zmienić pas to jeszcze nie jest problem, w ogóle, żeby była. No to liczę, że mi to opowiadamy, takie mam nadzieję. Wiele takich rzeczy wymaga jednak takiego spójnego myślenia po to, żeby tworzyć system. Te ścieżki rowerowe są takim przykładem. Co do tych dróg, to będzie pewnie wynikało z tych działań, które rozpoczynamy, czyli kiedy będziemy mieli studium transportowe i plan ruchu, czyli będziemy wiedzieć, którymi mieszkańcami, jakimi drogami się poruszają, jakich środków transportu chcą korzystać. Na tej podstawie będziemy chcieli opracować koncepcję kolei, żeby wiedzieć, jakie potoki pasażerskie jesteśmy w stanie wykorzystać, by komunikować te potoki pasażerskie. Drugą kolejnością dopiero wtedy będzie całościowe spojrzenie na drogi, które mogą być drogami metropolitalnymi, czyli takie, które by łączyły miasta w taki sposób, jak Pan mówi. Jest w trakcie realizacji, no trudno powiedzieć, na jakimś etapie DTŚK, przedłużenie na wschód, bo tam jest w tej chwili jeszcze większy problem niż z Tarnowskimi Górami, ale skądinąd wiemy, że okolice Bytomia to jest pomysł na BZ-kę, później Ruda Śląska, trasa NS, później tutaj Tarnowskie Góry z 11. My musimy to wszystko wziąć i spróbować złapać taki pewien spójny system, żeby problem traktować całościowo, a nie punktowo. Inaczej po prostu zawsze będzie tylko taka dyskusja i przeciąganie liny, kto silniejszy, kto ma lepsze, że tak powiem, kontakty, pomysły i możliwość zdobycia finansowania, ale nigdy to nie będzie tworzyło takiego spójnego systemu. Tak więc jeszcze przed nami, ja myślę, że z półtora roku takich dyskusji bardzo mocno roboczych, żeby później siąść i tą strategię jednak mieć wizję całościową dla transportu komunikacji publicznej opartej o szynę i o drogi, również w kontekście ścieżek rowerowych i pomysłu, jak ta komunikacja powinna wyglądać, jak powinna wyglądać transport samochodami prywatnymi w miastach, bo to też trzeba na to pewno będzie spojrzeć. Wiem, że bodajże chyba wczoraj czy przedwczoraj odbyło się Miasta Idei Gazety Wyborczej z panem burmistrzem Czechem, który na przykład wspominał, że Tarnowskie Góry i Centrum Rynek mają problemy jednak z parkowaniem. Pytanie, czy to się da rozwiązać, czy wcześniej, zanim będzie taki system dobrej komunikacji, no, śmiem wątpić, jeżeli nie będzie dobrej oferty transportu publicznego, to zawsze ten samochód będzie wygodniejszy i zawsze będzie wykorzystywany przez mieszkańców, ale jeżeli w pewnym momencie okaże się, że łatwiej komuś będzie dojechać, czy autobusem, czy rowerem, czy skuterem, niż samochodem i zrobi to taniej, szybciej, no to być może to będzie ten bodziec, że ktoś dwa razy pomyśli. Ale żeby tak było, żeby te dwa razy pomyślał, to jednak tą ofertę musi być wcześniej zbudowana. A jej nie ma i tu jest problem, że jesteśmy skazywani na te samochody, nawet gdybyśmy chcieli poruszać się inaczej. Szanowni Państwo, nasz czas dobiega końca. Czy jeszcze jakieś ostatnie pytanie? To może podsumowująco, bo zapytał przewodniczącego po tych 3/4 roku. Pan poseł podsumuje. Bo... Pytanie podsumowujące. Jak pan mówi, jak uważasz, co ustawodawca powinien zmienić, poprawić dla metropolii, także dla tej Zagórnowsko-Górnośląskiej, ale może też dla tych, które będą powstawać. Pewnie tej kadencji sobie może nie powstanie, ale myślę, że o to też bym może zapytał, czy jest zainteresowanie z innych obszarów metropolitalnych polskich, czy tam z Trójmiasta, z Warszawy pytają, jak to się bardzo sprawdza i co poprawić, a czego nie pogarszać, czego nie zmieniać, bo tutaj ostatnio wielu było wypowiedzi posłów partii rządzącej, bardzo negatywnych, tak absurdalnie negatywnych, mówiących, że Fundusz Solidarności jest głupi, że to wydawanie pieniędzy nie wiadomo na co. Wiadomo, że partii rządzącej antysamorządowej przeszkadza to, że jest jakiś organizm, za który rząd ma wpływu, prawda? Wydaje mi się, że tego nie, tu można by łatwo zaszkodzić, ale co można by jeszcze poprawić w ustawodawstwie, dlatego żeby można powiedzieć, że sprawnie działało. Jeśli chodzi o zmiany w sali, to ja jestem bardzo ostrożny. Co prawda taka dyskusja się gdzieś odbywa, ale ciężko ocenić coś po kilku miesiącach funkcjonowania, kiedy nawet nie ma tych dokumentów strategicznych. Tak więc na prawdziwą ocenę tego, co przyniosła metropolia, no to nie wcześniej niż 2-3 lata. Natomiast gdybym na dzisiaj miał wskazywać pewne mankamenty, to one są rzeczy natury technicznej.
mamy pewien problem, ponieważ na przykład powiaty nie mogą być członkami metropolii, a jednak część kompetencji taka związana z planowaniem przestrzennym, z drogami, ona jednak jest w powiatach i tutaj wymaga to w tym momencie takiego porozumiewania się z nimi i dyskusji, w jaki sposób powinniśmy ze sobą współpracować. A na przykład stowarzyszenia takie metropolitalne jak Gdańsk, Gdynia, Sopot, o którym pan mówił poseł, to na przykład dopuściły możliwość powiatów i są w stanie wypracować dobre rozwiązania razem. Z kolei trochę by to pewnie zaburzało sposób wyboru władz, bo tam mówi się o podwójnej większości, czyli głosuje gmina jeden głos, a oprócz tego liczba mieszkańców, to jest ta druga większość, to powiat kogo by reprezentował? Tych samych mieszkańców co gminy. Ale no, to mówię, to jest pewnie jakiś taki znak zapytania, jakby to miało wyglądać. Mamy trochę dyskusję o tym, jak powinno wyglądać rozliczanie składki zmiennej, ponieważ gminy wpłacają składkę stałą, to jest w tym roku około 30 milionów złotych, ale jeszcze jest możliwość płacenia składki zmiennej na takie zadania, które są przez nas przejmowane. I tak to przynajmniej wynika z zapisów ustawy, a z kolei statut, który został opracowany, zanim jeszcze powstała metropolia, no, trochę inaczej w ogóle to zakłada. Tak więc to są pewne takie problemy natury interpretacyjnej, ale raczej mówiłbym o kwestiach technicznych niż o kwestiach takich mocno ustrojowych, tych, które by wskazywały na to, że metropolia, jej działanie może być porażką lub z jakiegoś powodu się nie udać. Tak więc mówię, ja byłbym taki ostrożny i raczej mówił o zmianach takich po ocenie dwóch, a lepiej trzech, czterech lat. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za przyjazną dyskusję. Ja myślę, że takim głosem charakterystycznym z tego spotkania, bo to jest może nie najważniejsza rzecz, co pan powiedział, że mniej więcej wszyscy już wiemy, że metropolia jest, że działa jeszcze, no za krótko jest, żebyśmy wiedzieli dobrze, czym się zajmuje i jak ją ocenić, ale na pewno zgadzamy się wszyscy z tym, że dobrze, że jest i że te pierwsze miesiące pokazują, że no, potencjał jest nieduży i myślę, że tutaj nie będziemy czekać do roku 30, jak to była propozycja, ale tak za 2-3 lata zapraszamy pana przewodniczącego na kolejne podsumowanie efektów pracy. Dziękuję bardzo.